Hej, to Karolina. Witam Was w ulubieńcach lipca. I jak zawsze nie mogę uwierzyć, że już ten miesiąc dobiegł końca, szczególnie, że był to dla mnie miesiąc dosyć intensywny. Zaczęłam go od wyjazdu na openera, następnie czekało mnie bardzo wiele zaliczeń na uczelni, aż w końcu przeprowadziłam się na wakacje do Polski. Także był to dosyć intensywny miesiąc, zleciał mi jednocześnie bardzo szybko i bardzo wolno. Jeżeli nie rozumiecie, to dajcie znać, bo to jest bardzo skomplikowane zjawisko, które przytrafia mi się bardzo często. Jak zawsze udało mi się jednak skompletować dla Was trochę inspiracji z tego miesiąca i są one tak intensywnie w dwóch grupach z moich kategorii, że jest to naprawdę zabawne. Ale zaczynamy od urody i dzisiaj mam dla Was tylko jedną rzecz i jest to rzecz pielęgnacyjna i będzie to olejek do demakijażu od Natu Handmade. Natu Handmade jest to młoda polska marka kosmetyków. Może pamiętacie, jak mówiłam o ich peelingu, który uwielbiam. Teraz niedawno wyprodukowali coś nowego i jest to pomarańczowy, o ile się nie mylę, olejek do demakijażu, którego używam od niedawna, ale naprawdę sprawdza się świetnie, także serdecznie go Wam polecam, bo jak wiecie, ja olejkiem myję twarz, zarówno usuwam makijaż, tak jak i myję wieczorem i rano nim buzię, następnie myję normalnym żelem, to już mówiłam wiele razy, ale tak jak mówię, używam tego produktu zawsze dwa razy dziennie i ten sprawdza się świetnie. Jeżeli chodzi o dział mody, to tak jak wiecie, ja raczej nie kupuję zbyt wielu nowych ubrań i w tym miesiącu musiałam zakupić kostium kąpielowy, ponieważ jadę na wakacje lada chwila i zależało mi na tym, żeby kupić kostium z etycznego źródła, najlepiej polskiej marki i zdecydowałam się na kostium od Corneli Ratej, którą wielu z Was poleciło w komentarzu na Instagramie, bo tam Was właśnie pytałam o jakieś etyczne marki i potrzebowałam białego dołu od kostiumu, także pasował do mojej ulubionej góry, ponieważ mój stary kostium już się nie nadawał, także kupiłam kostium, podlinkuję go Wam u dołu, to jest kostium w odcieniu Coconut Cream i to jest taka złamana biel, co pasuje idealnie, bo mój kostium, moja góra była kiedyś biała, ale już po latach nie jest, więc dopasował się kolor w sam raz i naprawdę leży świetnie. Ja kupiłam rozmiar XS i to są te, to się chyba nazywa Classy Bottom, czyli one idą tak właśnie ku górze, ale można je też założyć w taki bardziej klasyczny, może mniej awangardowy sposób. Jest tam w ogóle na stronie jest bardzo dużo mega modnych i takich wdzięcznych dla kobiecej sylwetki kostiumów, także gdybym mogła, kupiłabym bardzo dużo, ale mam kilka kostiumów i stwierdziłam, że więcej naprawdę nie potrzebuję, także zajrzyjcie sobie, jeżeli szukacie kostiumu. Kontynuując, mamy dział jedzenia i różnych rzeczy związanych z jedzeniem i gastronomią. Ten miesiąc był naprawdę długi, bo mój pierwszy ulubieniec to jest coś sprzed naprawdę wielu tygodni, bo to było moje odkrycie openera, czyli kebab lub burger pastrami od Krowarzyw. Ja byłam zawsze sceptyczna, jeżeli chodzi o krowarzywa, bo kiedyś zjadłam burgera, który mi średnio smakował. Niedobrze, Karolina, niedobrze, bo nie ma co się zrażać. Spróbowałam na openerze kebaba i z tym samym rodzajem mięsa sojowego mają również burgera pastrami i to było absolutne odkrycie. Świetna konsystencja, świetnie doprawione, do tego fantastyczne sosy, więc jeżeli będziecie w okolicy Krowarzy, bo wiem, że Krowarzywa ma swoje siedziby w całej Polsce, to koniecznie spróbujcie jednego, albo drugiego, albo obydwu, bo były po prostu genialne. Kolejna rzecz z działu jedzenia, będzie to najnowsza linia kubeczków i talerzy i misek od Forest. Ja Forest znam już od roku i z tego miejsca serdecznie pozdrawiam Dagmarę, ale ich produkty są po prostu urocze i nowa linia naprawdę zasługuje wspomnienia, bo jest to linia ze zwierzętami z farmy, której motywem przewodnim, albo takim hasłem przewodnim jest stwierdzenie be kind to every kind, czyli bądź dobry dla każdego gatunku i tam mamy krówki, świnki, kurki, koniki i jest to po prostu moim zdaniem urocze, są kubki z każdym z pojedynczych zwierzaków, są miseczki ze wszystkimi zwierzakami, także jest to po prostu, jak to się mówi? Syrop klonowy dla oka? Mogę tak powiedzieć? Moi ostatni dwaj ulubieńcy jedzeniowi to są nowe zakupy, ale ja już je kocham od dzisiaj. Znaczy nie od dzisiaj, od kilku dni i musiałam się tym z Wami podzielić. Po pierwsze, moje spełnione marzenie, czyli Keep Cup, kubek termiczny, wielokrotnego użytku, szklany.
przyjaznym środowisku, które sobie zamówiłam przez Amazona. I słuchajcie, to była misja, dlatego że w internecie ciężko jest znaleźć te linie z korkowym uchwytem, a mi bardzo zależało, żeby mieć jasną przykrywkę i znalazłam taką wariację właśnie na Amazonie, także ją zamówiłam i jestem bardzo szczęśliwa, bo miałam ten taki kubek z Nike'a, ale on był dobry, jeżeli od razu kupujemy kawę i ją wypijamy, ponieważ nie był szczelnie zamykany, natomiast ten możemy wrzucić do torby, także ja jestem po prostu bardzo podekscytowana. I drugi zakup z tego samego amazonowego rzutu to było coś, co tak samo chciałam zrobić od tak dawna i to jest, słuchajcie, piwiczył, czyli proszek masła orzechowego. To są po prostu sproszkowane pistaszki, które są odtłuszczone. Dzięki temu możemy zjeść 8 razy więcej masła orzechowego bez nie wiem, zjedzenia miliona kalorii. Chodzi mi o to, że ja uwielbiam wszystko, co ma smak orzechowy, a masło orzechowe nas strasznie szybko nasyca. W związku z tym pomyślałam, że kupię sobie go w wersji sproszkowanej i będę dodawała na przykład do jogurtu albo do owsianki, dzięki czemu dokładamy sobie 2 łyżki takiego proszku, łączymy i całość smakuje, jakbyśmy tam rzucili nie wiadomo ile masła orzechowego, a możemy przy tym zjeść całkiem sporą porcję owsianki. Także jeżeli Was interesują takie szczegóły dietetyczne, to z tego co wiem, taka porcja jest przewidziana jako 2 łyżki stołowe i to jest 50 kalorii, więc w porównaniu z 2 łyżkami masła orzechowego, no chyba jest różnica, aczkolwiek nie wiem, ile ma masło orzechowe, ale mówię tak samo do wypieków, do koktajli, no ja, jak wiecie, ja uwielbiam wszystkie smoothie bowle, czy w ogóle wszystko o smaku masła orzechowego, więc jest to cudowne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o film, mam dzisiaj dla Was film dokumentalny, o którym chcę powiedzieć, ponieważ jest to film wegański, film, który promuje coś, z czym ja się bardzo identyfikuję. Jest to film Hope. Jest on dostępny na YouTubie, każdy może go obejrzeć, jest to produkcja częściowo niemiecka, także część w ogóle ekspertów, którzy się tam wypowiadają, są to Niemcy. Nie powiem, żeby to był jakiś genialny film pod względem wizualnym, ale na pewno merytorycznie jest dobrze przygotowany i nie widzę powodu, żeby o tym nie powiedzieć, bo każdy taki materiał obejrzany przez człowieka uważam, że jest czymś wartościowym. Także on mówi o tym, dlaczego ludzie powinni przestać jeść mięso i porusza te przeróżne aspekty, które na pewno znacie. Mówi o zdrowiu, mówi o kwestiach etycznych, mówi o kwestiach środowiskowych. Także jeżeli macie chwilę, ten film trwa chyba godzinę 40 i warto go sobie obejrzeć. Dzisiaj mam zaskakująco dużo rzeczy z kategorii telewizja. Ciekawe czemu. Karolina wykupiła Netflixa, więc stwierdziłam, że będę go po prostu oglądała. I też, jak wiecie, kiedy jestem sama, nie jestem w domu, to oglądam bardziej seriale, a w domu oglądam filmy, więc postanowiłam, że naoglądam się seriali tyle, ile mogę, kiedy byłam sama. I to będą 3 seriale... Nie, 2 seriale kulinarne. Słuchajcie, nie sądziłam, że będę tą osobą, która ogląda seriale kulinarne. Jeden serial normalny. Zacznijmy od normalnego serialu. Jest to po raz kolejny 2 miesiąc z rzędu Casa de Papel, ponieważ w tym miesiącu obejrzałam 2 sezon. I całość, i 1 i 2 sezon to jest coś genialnego. Obejrzałam to po hiszpańsku, więc dla mnie to była też nauka hiszpańskiego, tak sobie tłumaczyłam. Ale jest to po prostu świetny projekt. Cały pomysł na 2 sezony jest tak spójny i tak genialny, że każdemu to naprawdę polecam, a jeśli uczycie hiszpańskiego, to tym bardziej. I 2 pozostałe programy to są programy kulinarne. Pierwszy z nich to jest Ugly Delicious. Jest to program, w którym znany szef kuchni David Chang, mi się wydaje, który jest bardzo, bardzo, bardzo uznany na całym świecie, jeździ po całym świecie i porównuje pewne ikony jedzeniowe. O co mi chodzi? Na przykład jest odcinek o pizzy, jest odcinek o tacos, jest odcinek o skrzydełkach z kurczaka, tak. Jest odcinek o domowym gotowaniu i on mówi o tym, jak pizza znalazła się w Stanach, czym jest pizza w Ameryce, jak ona ewoluowała, jakie mamy najsłynniejsze pizzerie, jak wygląda ta pizza z Neapolu i czym to się różni. Dla mnie niesamowite, ja pasjonuję się kuchnią i dla mnie było to bardzo ciekawe. Na przykład obejrzałam odcinek o tacos, bo nigdy nie byłam fanką tacos i chciałam zrozumieć, czemu ludzie tak strasznie lubią tacos, skoro są tylko 2 gryzy jedzenia. Także przepiękny, przede wszystkim wizualnie i bardzo ciekawie łączy te naleciałości z różnych krajów. Także bardzo Wam to polecam, szczególnie właśnie podobał mi się ten odcinek o pizzy i odcinek o tacos też był fajny i ten właśnie o domowym gotowaniu. I drugi serial, który Wam polecam, to jest Somebody Feed Phil i to jest również serial Netflixa, gdzie aktor, którego nie znam, Phil Rosenthal jeździ po całym świecie i próbuje street foodów i najlepszych restauracji
w różnych stolicach. I szczególnie polecam Wam odcinek z Tel Awiwu, gdzie było sporo wegańskich rzeczy, oraz odcinek z Dublina, gdzie pojawili się chłopaki z The Happy Pair, którzy są no, znanymi wegańskimi kucharzami i chyba też restauratorami, ale mają też książki kucharskie, różne swoje produkty. Generalnie bardzo fajnie zrobiony film właśnie pod kątem tego, jak odkrywać kulturę poprzez smaki, bo on też dowiaduje się wiele o społeczeństwie, o kulturze danego kraju, o tradycjach, ale właśnie poprzez jedzenie, też jest to zrobione w sposób taki żartobliwy, choć tematy poważne też nie są unikane. Pięknie, wizualnie zrobione, także naprawdę Was zachęcam. I na sam koniec gazeta, a konkretnie artykuł w gazecie Focus, w magazynie popularno-naukowym Focus. Tematem głównym w tym miesiącu, moi drodzy, był weganizm. Wydaje mi się, że ten numer dopiero wyszedł, więc teraz, kiedy to oglądacie, możecie go jeszcze spokojnie kupić. Notka od redaktora jest o jedzeniu mięsa i cały artykuł, nie wiem, chyba na 8 stron, jest o tym, że weganizm może wcale nie jest modą, a jest pewnego rodzaju koniecznością dla naszej cywilizacji, dla naszej planety. Nie będę Wam zdradzała, polecam Wam naprawdę sobie to kupić. Bardzo się cieszę, że w tak powszechnie czytanej gazecie pojawił się artykuł o weganizmie, który został wzięty na poważnie i jest tam bardzo dużo danych obrazowych, dużo numerów, liczb, statystyk, więc myślę, że przemówi to, mam nadzieję, do wielu osób. To są już moi wszyscy ulubieńcy, moi drodzy. W komentarzach jak zawsze czekam na Waszych ulubieńców. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie na moim kanale. Pa, pa!